Premierowy odcinek Halo tu Polsat za nami. Pierwszego dnia wiele się działo i nie dziwi, że czasami emocje brały górę. Z racji, że śniadaniówka szła na żywo, to nie zabrakło kilku pomyłek i przejęzyczeń. Na ostatni weekend sierpnia zaplanowano start nowej śniadaniówki Polsatu. Tym samym w piątkowy poranek odbył się pierwszy odcinek. Z widzami przywitał się niezawodny duet Agnieszka Chyży i Maciej Rok. W studiu pojawiło się wiele gwiazd, w tym m.in. Karolina Gilon, Żywy Ken czy Mateusz Gessler w kuchni. Wpadki w pierwszym odcinku Halo tu Polsat. Pomyłki Chyży oraz Gesslera, z pewnością poprowadzenie premierowego odcinka nowego programu i to w dodatku na żywo było stresujące. Już na samym początku widzowie mogli usłyszeć kilka przejęzyczeń. Pierwsze z nich należało do Agnieszki Chyży, która wspomniała, że teraz będą witać się tak codziennie, a jak wiadomo, Halo tu Polsat będzie emitowane jedynie od piątku do niedzieli. Potem dziennikarka postanowiła poprawić błąd językowy Mateusza Gesslera. Ten przywitał się słowami halo, tu widzę, co od razu wyłapała i poprawiła dziennikarka słowem widzowie. W tym momencie wyszło jednak zabawnie, bowiem kucharz obrócił tę sytuację w żart. Poprawiam mnie już na początku programu, będzie się działo, powiedział Gessler. W premierowym wydaniu Halo tu Polsat nie zabrakło pomyłek. Z każdą kolejną minutą na antenie prowadzący byli coraz spokojniejsi. W kolejnych punktach programu Halo tu Polsat obyło się bez większych wpadek, aż do czasu prognozy pogody. Wtedy też Milena Rostkowska-Galant przedstawiła błędną temperaturę dla Gdańska. Powiedziała, że w tym mieście będzie można dziś szukać ochłody. Jak się okazało, pomyliła się o blisko 10 stopni, bowiem z mapy wynikało, że ma być dokładnie 30. Gdzie szukamy ochłody? Na północy, w Gdańsku, 21 stopni, wypaliła pogodynka.